Nie w żadnej bajce. Tym właśnie zdaniem rozpocząłem materiał, który opowiadał o świątecznych marzeniach dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gostyninie w województwie mazowieckim. Jakże przejmujące jest bowiem to zaprzeczenie bajki, szczególnie w kontekście domu dziecka. Jakże dojmujące są obrazy najmłodszych dzieci, które tę właśnie bajkę, towarzyszącą z natury każdemu dziecku, przeżywają, nie rozumiejąc jeszcze, iż życie napisało inną książkę. Po naszym materiale sieć ponownie zalała fala komentarzy, w których nie szczędziliście, drodzy internauci, empatii oraz ciepłych słów wsparcia względem obu placówek. W mgnieniu oka spontanicznie zawiązano zbiórkę, by Bratoszewo i dom dla dzieci nie tylko mogły zapewnić swoim podopiecznym godne warunki bytowe, ale również wymarzone święta. W sprawę zaangażowała się firma Wierzejki, która poruszona wyznaniem wychowawcy z domu dla dzieci o braku środków na uwielbiane przez nie kabanosy, postanowiła bezzwłocznie spełnić to marzenie. Dziś redakcja Gońca przyjechała ponownie w odwiedziny do Gostynina, tym razem nie z pytaniem, a z odpowiedzią. Odpowiedzią na marzenia. Ho, 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 drogie dzieci. Kto lubi prezenty? Ja lubię. Dziękujemy, dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Uwaga, słyszałem, że lubicie kabanosy, prawda czy nieprawda? Kto lubi kabanosy? Ręka do góry. Nie ma to. Dobra, no to uwaga. Do mnie wszystko, do mnie wszystko. Uwaga. Do mnie wszystko. Do ciebie wszystko? Do mnie. Do mnie. Do mnie. Cała paka dla mnie. Cała paka dla ciebie. Jeszcze? Adaś, nie tak mocno. Nie, dla mnie. Dobra, a cukier ktoś lubi? Są tutaj? Tak, ja wiem. Tak? A co? Ja. Proszę. Kolejna dla mnie, kolejna dla mnie, kolejna dla mnie. Kolejna dla ciebie? Kolejna dla mnie albo dla Wojtka. Kolejna dla mnie albo dla Wojtka. Cześć, Oliwier, piątka. Wow, jakie dzieci! To ja. To ja. Panie Karolu. Dziękuję. Co to tam jest? No. Och. Piona. Jeszcze tu proszę są. O. Nie ma. Święto. Ja. Proszę. Ja nie mam. Proszę. Tu też ja nie chciałam z Karolem. Proszę. Ja właśnie który z Karolem Lego zrobiliśmy. Adaś. Co to tak wyszło? Coś śpiewałaś? Cząstkę. A widziałeś swoje nagranie w internecie? Powiedz co i jak, skąd to może być? Bo ja nadal pojąc nie powiem. Łatwo przyszło ci tak zostawić. I jak kawałki porcelana, jak ci się podobało? Fajnie. Fajne było? Mhm. Siada! Zobaczymy, gdzie naklejki brakuje. Dobrze? No, sprawdzimy. Przyklejmy. Nie, ani sposób. O! Zobaczymy, co dalej. Choinkę! A co tam, Oliwka, słychać u ciebie? Jakbyś nam powiedziała, co? Dobrze? Jak przed świętami? Też dobrze. Tak się składa, że wysłaliśmy twoje nagranie do Fausti. Kojarzysz, Gen Z? No właśnie, no i słuchaj, widziała twoje nagranie. Bardzo jej się podobało i ma dla ciebie wiadomość. Chcesz ją usłyszeć? Tak. No to ci pokażę. Specjalnie dla ciebie. Cześć, Oliwia, z tej strony Fausty z Gen Z i chciałabym cię bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć ci samych wspaniałych chwil i uśmiechu na twarzy. Buziaki! Życie jest takie zmienne. Raz tu jesteśmy, raz tutaj. Cześć!
pamiętacie, co wam się śniło pierwszej nocy? Jak tutaj? Nie? Nie. A czy oni spali pierwszej nocy? Tak. Sen był mocny, co, Oliwka? O nie, a ja sobie przypomnę. Ale nie przypomnisz sobie, co ci śniło? Święta. No szybko dalej. Choinka. Prezenty. Choinka. Mikołaj. Gwiazda. Cukierki. Stół. Ciasto. Kabanosy. Paczka. Kiełbasa. Co to jest? Gdzie są włosy? To co widziałeś? A mnie nie ma na Instagramie, łatwo. No nie, prywatnego mam. Mam prywatnego. Piąteczka. Czego cześć. Zrobię? Piona. Dobra, kuweta dla kotwicy. No dobra. Przepraszam, posprzątam.